W jaki sposób? Bo jak jest bojowa, bo jak jest bojowa, to będzie cięła wszystko, co jest. A jest bardzo patrzy, niektórych wystawię, żeby podsłuchać. Ale prawdziwe, no ja. Tak to wygląda. No jest tylko w takim swoim. Jesteś w gronie. Cześć, dzień dobry. Cześć. Z tym zarówno wolność polityczną, jak i wolność inicjatywy gospodarczej, to nie ma się co dziwić, że reakcją na to było negowanie roli państwa, które przybrało charakter koncepcji państwa skrajnie liberalnego, powiedzmy sobie nieco zwulgaryzowanej, jeżeli wziąć pod uwagę te modele, do których się odwoływało formy. Zwulgaryzowanej, bo uproszczonej skrajnie z jednej strony, a z drugiej strony także doprowadzonej, przynajmniej jeżeli idzie o stronę werbalną, omówiono do całkowitej skrajności. Tu nie sposób nie dodać, że owa antyetatystyczna reakcja otóż, szanowni państwo, ja chciałem przeprosić Barbarę, Ryszarda, Janusza, bardzo bym chciał zostać, ale dzisiaj jest wizyta panu prezydentem. Są jeszcze nominacje olbrzymi ilości sędziów, tak znaczy się przepiszę. Po prostu muszę podziękować, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycony tym, że mogę być patronem tej konferencji. Dziękuję bardzo. Kiedy Polska zaczęła się zmieniać, stanęliśmy jednak przed pewnym wyborem, który jest wyborem ważnym, mianowicie wyborem o tym, jaki chcemy kapitalizm. Bo bywają różne formuły tego kapitalizmu. I jaką drogą do niego chcemy zmierzać. Mogliśmy zmierzać albo bardzo szybko, jak się to potem stało. Można zmierzać do kapitalizmu, który ma taką formułę, powiedziałbym, jaka była praktykowana przez Europę w latach 60. trochę, chociaż nic nie można wprost powtórzyć. To znaczy takiego kapitalizmu od dużej do jeszcze socjalno-etatystycznych elementów. A można było iść, co się stało, w kierunku takiego kapitalizmu według zaleceń ekonomii neoliberalnej, która z całą pewnością wtedy funkcjonowała.